16 września odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas wydarzenia ustępujący rektor, profesor Sylwester Czopek, symbolicznie przekazał władzę profesorowi Adamowi Rajchowi, rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego kadencji 2024-2028. Rektor senior, profesor Sylwester Czopek, urząd rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawował od 2015 roku. Swoją najdłuższą w historii uczelni kadencję zakończył z końcem sierpnia. Magnificencjo, panie rektorze, proszę o przyjęcie gratulacji z wyboru na tak odpowiedzialną funkcję rektorską. Nie mam wątpliwości, że będzie pan zmierzał do kontynuowania rozwoju naszego uniwersytetu we wszystkich wymiarach, z których dwa były i są najważniejsze. Nauka oraz dydaktyka, obie na bardzo wysokim poziomie. Życzę, aby ten czas rektorowania, który swego czasu ktoś określił jako sztukę rektorowania, był dla waszej magnificencji okresem zdobywania nowych doświadczeń, które pozwolą na bezstresowe i twórcze kierowanie uczelnią dla dobra całej naszej wspólnoty akademickiej. Jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor Adam Rajch, swoją kadencję rozpoczął 1 września bieżącego roku. W pierwszych słowach chciałem podziękować ustępującym władzom. Ta ostatnia kadencja przypadła na bardzo trudny czas. Czas, w którym tak naprawdę uczelnia miała przed sobą wiele wyzwań, na które myślę, że nikt z nas nie był przygotowany. Mówię o czasie pandemii, mówię również o sytuacji wojny w Ukrainie. I myślę, że zarówno pan rektor Czopek, jak i jego bliscy współpracownicy zdali egzamin. I za to dziękuję. I z tego miejsca proszę o wsparcie, proszę o wspólne działanie na rzecz naszej Alma Mater. Najważniejsze w tym wszystkim jest działanie na rzecz rozwoju naukowego i na rzecz kształtowania i edukowania przyszłych pokoleń Polaków. Uzupełnieniem uroczystości było wręczenie mandatów senatorskich. W skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego wchodzi 61 senatorów.